swoją pracę angażują się całym sercem. Wolontariusze Fundacji Dr. Clown regularnie odwiedzają dzieci na oddziale pediatrii i chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Niosą ze sobą uśmiech, a mali pacjenci z rodzicami czekają na ich wizytę. Bycie wolontariuszem jest bardzo proste i daje też dużo dla nas. Ja się dzięki temu bardziej otworzyłam, poznałam wiele wspaniałych osób. Przeszłam wiele szkoleń, które mi później mogą pomagać. Dużo radości, uśmiechu i kolorowe przebrania. Tak praca wolontariuszy fundacji wygląda na pierwszy rzut oka. To pozory. W rzeczywistości to trudne zadanie poprzedzone specjalnymi szkoleniami, m.in. z zakresu psychologii. Wolontariusze muszą wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z pacjentami. Organizujemy cykliczne szkolenia psychologiczne, bo współpraca z dzieckiem w szpitalu jest indywidualna. To jest niby akcja grupowa, my się bawimy z tymi dziećmi, ale do każdego dziecka podchodzi się indywidualnie, każde dziecko jest inne i każde dziecko przeżywa inaczej. Ja zawsze mówię wolontariuszom, że wchodzimy do dzieci, nie do dzieci chorych, nie do choroby, tylko wchodzimy do dzieci. Nie myślcie o tym, że dzieci są chore. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowało Giełdę Wolontariatu. Organizacje, które skupiają wolontariuszy i zajmują się niesieniem bezinteresownej pomocy, mogły zaprezentować studentom zakres swojej pracy, opowiedzieć o wolontariacie i przekonać, że warto jest zaangażować się w pomaganie innym. Człowiek nie wie, czy może zostać tym wolontariuszem, czy nie może zostać, a przekona się, jak zostanie, jak będzie, tak? Musi być przede wszystkim wolontariusz otwarty, lubi bawić się, tak? Nie może być smutasem. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej cały czas poszukuje nowych wolontariuszy, a okres przedświąteczny jest pod tym względem szczególny. Caritas w czasie świąt organizuje wiele akcji, wśród nich zaplanowaną na 9 i 10 grudnia akcję Tak Pomagam. Wolontariusze pojawią się w sklepach i do specjalnych pojemników będą zbierać produkty, które trafią do rodzin potrzebujących. Pomoc przy akcji jest mile widziana. Wolontariusze, jeżeli chodzi o Caritas diecezjalną, pracują tak naprawdę cały rok. Zaczynając od zbiórki żywności, po zbiórkę przyborów szkolnych, czy też po prostu chodząc na szpital do dzieci, po prostu na oddział, podarując po prostu zwykły uśmiech. To są takie wyjątkowe sytuacje, czy do osób starszych, czy po prostu pomagając w pracach biurowych. To jest zawsze ogromna dla nas pomoc, a dla nich ogromna satysfakcja i radość dla drugiego człowieka. Wolontariusze są także potrzebni w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Ze zwierzętami trzeba się bawić, wyprowadzać je na spacer i posprzątać po nich klatki. To nic skomplikowanego, a zwierzakom sprawi to dużo radości. Osoby chętne powinny zgłosić się na ulicę Szwajcarską. Mamy grupę studentów, którzy przychodzą. Niestety trudniej jest z nimi w ciągu tygodnia, dlatego może dzisiaj nikt mi nie pomaga, jestem sama, ale generalnie mamy studentów i widać to właśnie, bo u nas głównie ludzie przychodzą na spacery w sobotę i w niedzielę. I właśnie dlatego między innymi, że pozostałe dni są w szkole albo w pracy. Fundacja Dr. Clown, Caritas oraz schronisko zapraszają do siebie wszystkich zainteresowanych działaniem w wolontariacie.